zostaliśmy sami. Sojusznicy nam nie pomogli. Jesteśmy ostatnim pozostałym polskim punktem oporu i dla wielu jedyną szansą na ewakuację. Jedyną szansą, by móc się podnieść i walczyć dalej w przyszłości. Nasz los nie jest już istotny. Wszyscy się z nim pogodziliśmy. Sprawmy, aby o nas pamiętano i nie zapomniano o naszym poświęceniu. Niemieckie pancerniki zmierzają w naszym kierunku. Szykuje się też zmasowany atak od strony lądu, zarówno czołgów, jak i piechoty. W pierwszej kolejności musimy odeprzeć szturm na plażę, gdzie dobijają łodzie desantowe. Trzeba okazać im naszą polską gościnność i pokazać, jak witamy naszych wrogów. W obronie z pewnością pomoże nam bateria ustawiona w pobliżu brzegu. To nasza najpotężniejsza broń. Musimy ją chronić za wszelką cenę. Wykorzystajmy znajomość terenu i naszych własnych umocnień. Konieczne będzie lawirowanie między pozycjami i wspieranie swoich towarzyszy broni, gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba. Odwagi. Przyjdzie taki moment, że będzie to jedyna broń, jaka nam pozostanie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Land of War The Beginning. Ostatni odcinek najprawdopodobniej z rozgrywki z tej gry. Chyba że twórcy kryli jeszcze jakąś zawartość, ale nie, mi się wydaje, że to jest ostatni odcinek właśnie z tej gry. Ostatni rozdział mamy do rozegrania. I mi się wydaje, że jeszcze zrobię takie krótkie podsumowanie. Coś w tym rodzaju, takie krótkie podsumowanie, taką krótką opinię o tej grze i tam mi się wydaje zbiorę wszystkie wrażenia, bo jednak grając nie ma zawsze na to czasu, a tutaj mi się wydaje w takim odrębnym odcinku po prostu wszystkie rzeczy, które mi się podobały i nie podobały, postaram się po prostu ująć w punkty i omówić. Mieliśmy szczęście. Wylądowaliśmy w lesie, na terenie kontrolowanym przez Polaków. Znalazł nas patrol samochodowy i zawiózł do obozu, gdzie mieliśmy otrzymać dalsze rozkazy. O, prędkościomierz działa. W Warszawie nie działały. Zatrzymać się! Hasło! Okoń. Przywieźliśmy kolegę Kowalskiego. Przyjechał z Warszawy. Miła odmiana. Widzieć przyjazne twarze. Jakie wieści z południa? Nie jest dobrze. Kiedy opuszczałem Warszawę, była już oblegana przez Niemców. Szlak. Mam nadzieję, że wytrzymają do przybycia Anglików i Francuzów. Oby. Na razie się nie śpieszą. Nie wiem, czy możemy na nich liczyć. Niestety. Co w ogóle cię tu sprowadza? Nie dostaliście depeszy? Mieliście być poinformowani o moim przyjeździe. Ja o niczym nie wiem. Przez walki w Gdyni straciliśmy łączność kilka dni temu. Dopiero dzisiaj udało się połączyć z dowództwem. Rozumiem. Przysłano mnie ze sztabu generalnego. Muszę się spotkać z admirałem. W porządku. Zaparkujcie kawałek za szlabanem tam po lewej. Dowódcę znajdziesz gdzieś dalej, w obozie. Dziękuję. Nie ma za co. Powodzenia. Podnieś szlaban. O, mamy Maroszka. Szkoda, że tak późno. Nie wiem, czy iść do dowódcy, czy pooglądać tutaj trochę. Taka muzyka w tle leci. To nie w tę stronę. Dobra, to idziemy do tego dowódcy. Chyba nie mamy z nikim gadać i tak dalej. Ze sztabu, szukam admirała.
Ktoś z was wie, gdzie go znajdę? Powinien być na głównym placu. Kawałek dalej, pod wieżą. Racja. Widziałem, jak wraca z inspekcji baterii. Tylko uważaj, wyglądał na zdenerwowanego. Dzięki za cynk. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tam trzeba iść. Daj apteczkę. Coś tam jest. Apteczka. Rozglądam się za czymś ciekawym, ale chyba nic ciekawego tutaj nie ma. Panie admirale, szeregowy Kowalski przysłano mnie ze sztabu generalnego. Spocznij, szeregowy. Otrzymaliśmy już informację o tym, że masz się zjawić. Szczerze mówiąc, spadasz nam z nieba. Coś się stało? Mogę jakoś pomóc? No, jak zwykle. Każda para rąk się przyda. Od kilku dni toczymy walki. Na razie wróg był skupiony na Gdyni, ale przełamali już tamtejszą obronę i lada moment czekają nas wzmożone ataki z każdej strony. Rozumiem. Gdzie najbardziej się przydam? Baterii na pewno nie zaszkodzi dodatkowa obsługa. Zgłosisz się do kapitana Przybyła. Na pewno... Zaczęło się! Biegiem do baterii! Tak jest. No lecimy. Daj jeszcze apteczkę. Obiegnę do baterii. Szeregowy Kowalski, miałem zgłosić się do kapitana Przybyła. Do KM-u szeregowy, bierzesz drugą barkę z lewej. O. Spokojnie. Ognia! Dobra, tego się nie spodziewałem, aczkolwiek spoko. Apteczka! Dobra. Mam nadzieję, że mojego psa nie słychać. Jak szczeka, non stop. No. Dobra. Dobra. Ci tak stoją jak kaczki. Dobra. Ten się schował gdzieś tam. O, dobra. Oj, trochę przycina. To jest mój. A ten już nie jest mój.
O, osiągnięcie wbite. Wcale tego nie robię dla osiągnięć. Oj. Ej. No teraz brakło naboi. Nie no, maroszek fajny. Łówka. Tak. Oj. Dobra. Wyszło fajnie. Uciekam, uciekam. Jakiś czas trzymają to wejście. Uderzymy z drugiej strony. I odzyskamy nasze pozycje. Biegiem! Super. Teraz my atakujemy. O nie. Granat, granat. Nienawidzę granatów. Bo ich wiecznie ja nie mam, a oni mają. O nie! Co oni mają z tymi granatami? Twardo ma głowę. Aj. I kolejne osiągnięcie wpadło. A da się tutaj? Da się. Chyba tutaj mam biegnąć, tak? No chyba tu. A, tu stało dwóch. Oj. A ty tu jesteś, cwaniaku. Apteczka. Jaki ciekawy kolor. A, nie mam amunicji. Chyba mu nogę odstrzeliłem. Dobra. Fajny kolor tego karabinu jest. Główka. Kolejna.
przeborowy. Już go sobie wcześniej ogarnąłem. Kto tam do mnie tak strzela? Może trochę inna pozycja. Oj, mam tu ograniczony czas. Ale mi się wydaje, że na luzie to jestem w stanie ogarnąć. Chociaż... Nie no, nie zdajemy tych... Nie jestem tuż obok się. Dobra. Dobra. Ledwo co żyje. Ha. Dobra. Ale zaliczył ładnego strzała. O, mam granaty. Gdzie mam iść? A, nie mam, zabić przeciwników, dobra. Jakiś granat tu jest. A, dobra. Znowu granat. Nigdy nie wiadomo, jaki ma zasięg. Zacięli się. Stoją i czekają na... No nie zabiłem ich wszystkich, ale... O nie! Nie strzelajcie do mnie! Co to jest? Strzelba. To chyba lepsze niż snajperka. Szeregowy Kowalski, zgłaszam się po rozkazy. Spocznij. Kowalski zwiad przekazał informację o zbliżającej się kolumnie niemieckich pojazdów pancernych. Weźmiecie udział w zasadzce. Udajcie się na pozycję w lesie. Tak jest. Czyli zasadzka tym razem. Spoko. Lecimy zrobić tą zasadzkę poprawnie. Ta strzelba była takim 2 na 10 pomysłem chyba. Do działa. Zaraz tu będą.
wkładliście tych chojraków w łazie w oczy. Nie widzę nic. Było przyjść i lepiej zamaskować. Cicho. Ognia! Dobra. Dobra, zniszczony. Utrzymać pozycję, nic nie widzę. Gdzie oni są? A tu są! Dobra. Apteczka. Dobra. Dobra, zginął. A, tam jest jakiś Niemiec. Otaczają nas, Piotrek, uważaj z tyłu. A, tu są. Dobra. Nie da się tego przerwać. Dobra. Czy jednak miała zastosowanie ta strzelba? A ty tu jesteś jeszcze, cwaniaku. Nie było cię widać. Czego strzelają do mnie? O nie, granat, 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 granat. Drugi granat. Dobra. Ten granat nie poszedł najlepiej. Całe szczęście ustawili się w jednej linii, żeby szybko zginąć. Z racji na fakt, że misja okazała się być dłuższa niż się spodziewałem, tutaj sobie zakończymy. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!